która prowadzi do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Moim zdaniem Polska mogła wynegocjować więcej. Można było doprowadzić do wpisania mechanizmu z janiny do samego traktatu. Być może można było także wywalczyć system pierwiastkowy. Ale w momencie, gdy negocjacje zostały zakończone, to cała reszta zamieszania była niepotrzebna. Moim zdaniem należało jak najszybciej doprowadzić do ratyfikacji traktatu tutaj w parlamencie. Myślę, że to, co się wydarzyło, przyniosło spore straty polityczne Prawu i Sprawiedliwości, ale mówiąc szczerze, przede wszystkim było niekorzystne dla samej Polski. Dziękuję.